Was już w trzecim dniu vlogmasów. Otworzymy na początek moje kalendarze adwentowe. A później otworzymy kalendarz dziewczyn. Już trzeci dzień otwieramy. No i dzisiaj mamy takiego małego Mikołajka. Zobaczcie, jaki ładny. I numer 3 w tym kalendarzu. Jest to Kinder Bueno. To zwykłe Kinder Bueno. I teraz otworzymy kalendarz z Trixie. Szukaj majeczka trójki. Aś położyła na kalendarzu. To jest numer... Maja mi pomaga wyciągnąć. I jest to takie serduszko. Zobaczcie, jak Maja położyła się na kalendarzu. I chyba patrzy na to serduszko, które się trafiło. Jest to serce chyba, nie ma w środku ryż. Zaraz Wam dokładnie sprawdzę na tym kalendarzu na odwrocie, jaki to jest przysmak. A w tym czasie Soniusia jeszcze śpi, już powoli się budzi. Pewnie jak poczuła, że otwieramy kalendarz, to się przebudziła. A tak to sobie spała. W paszczy rekina śpi. Soniczka na początku nie bardzo lubiła to legowisko, ale później już się przyzwyczaiła i teraz dość często w nim sobie śpi. Czyli tak jak myślałam, jest to przysmak o smaku kurczaka i ryżu. I to były wszystkie rzeczy, jakie trafiły mi się dzisiaj w kalendarzach. I tak ono wygląda. Teraz spróbuję to podzielić, żeby dać Soni i Mai. Już dostała swoją porcję, teraz dam Soniczce. Sonia siedzi tutaj w budzie, więc zostanie tutaj kawałeczek i też łamałam. I też zjadła. Oczywiście przy tym musi mleskać, jak to Sonia. Wyjąłam tutaj też pudełko z ozdobami z zeszłego roku, no i ogólnie też chyba z kilku lat nawet. Bo chciałam jeszcze coś sobie może ozdobić na biurku, o właściwie chyba szukałam tej sarenki. I jeszcze chciałabym jakąś ozdobę może na moją tablicę magnetyczną, żeby coś powiesić. Też jakiegoś renifera czy coś. Więc zaraz tutaj poszukam czegoś. Mam w ogóle dużo ozdób, wiecie, bombek na choinkę, no ale choinki na razie nie będę żadnych ubierać, więc jeszcze nie wyciągam. Tak to teraz wygląda. Tutaj postawiłam na biurku sarenkę obok choinek nowych. A na tablicy powiesiłam malutki breloczek, taką ozdobę pluszowego renifera. Właśnie przyszła do mnie przesyłka z AliExpressu, zamówiłam jakiś czas temu i teraz pokażę Wam, co przyszło. Przyszły dwie świąteczne rzeczy dla dziewczyn. Pierwsza rzecz jest to kurteczka dla Mai. Jest koloru czerwonego w białe śnieżynki i bardzo fajna jest ta opcja, że ona ma od razu zaczepkę na smycz i nie musimy po to wkładać szelki ani na to szelek, tylko już ma od razu zaczepkę, tak wygląda z przodu. A druga rzecz jest to sukieneczka świąteczna i będzie to chyba sukieneczka już na Wigilię, bo nie jest to sukieneczka, która się nadaje na spacer, tylko właśnie, żeby tak na chwilę włożyć do zdjęć, albo żeby włożyć na jakąś uroczystość, tak więc na święta akurat. I to będzie bardziej dla Soni, bo wydaje mi się, że to jest rozmiar Soni, chociaż chciałabym przymierzyć Mai. I tak ona wygląda. Taka typowo już świąteczna. I tak już Maję ubrałyśmy w tą sukienkę, chociaż jest to rozmiar na Sonię i na Majeczkę jest przyciasne. No ale Sonia jest teraz w drugim pokoju, więc jej nie mogę ubrać i przymierzyć. A tak w tym wygląda Maja. Zobaczcie, to jest fikus. Chłopak Soni. Chyba od 4 czy 5 lat.
więc jakby ktoś był ciekawy. Sonia ma chłopaka. Dzisiaj jest duży wiatr. Idziemy w inną stronę. Nie idziemy na łąki, tylko idziemy w stronę lasku. W stronę takiej górki. Smerz mi się zaplątała. Maja jest spuszczona, więc mi się nie mogła sprzątać. A Sonia mi się zaplątała. Ciekawe, czy Maja będzie wiedziała, gdzie idziemy. To jest nawet ławka. I idziemy do lasku. Znaczy wiecie, to nie jest taki las, tylko po prostu mały lasek, trochę drzew, ale nie będziemy w tym miejscu, bo po prostu wiatr czuć bez między drzewami. Ciekawa jestem, czy w ogóle w nagraniu słychać, czy wam przeszkadza, jak wieje. To białe, co tutaj jest, to nie jest śnieg, tylko trawa jest oszroniona. Idziemy na dół. Wkoło mamy drzewa. Jak wyjdziemy z lasu, to pójdziemy tam chyba do góry dróżką. Maj wyjęłyśmy piłeczkę. Porzucamy jej troszkę. A Soniu się może znowu spuszczę. Bo ją zapięłam, bo chciała się gdzieś wracać. A Majka znowu pobiegła za piłką. Spuścić już ją. Znowu ją spuścimy. Może nie będzie już się wracać. Ogólnie Sonia mniej lubi spacerki zimowe, znaczy zimowe, nie ma jeszcze zimy, ale jak jest zimno, ona lubi na spacery chodzić jesienią, wiosną, a zimą już nie. Jak się robi chłodno, to niechętnie już ją można dowołać na spacer. I też jak czuje, że jest jej za zimno, to na przykład się wraca. A Maja sobie piłeczkę nosi. I Maja zamiast iść z nami po tej drodze co Sonia, to ona gdzieś sobie idzie do góry z tą piłką. I kiedyś tak zrobiła, że piłeczkę zostawiła tam w krzakach i jej już nie przyniosła. Trzeba było tam iść i szukać. Idziemy na plac zabaw. Poćwiczymy może tutaj z nimi coś. Tam jest też sprzęt do ćwiczenia. Sonia się na karuzeli. Chyba jej się podoba, bo w ogóle nie ucieka. Maja też chce tam wyjść. Zobaczcie, Sonia jest z nami na karuzeli. Chce się huśtać, tylko może wolniej trochę. A Maja biega w koło karuzeli, bo też chce. Zobaczcie, tu jest Majeczka, a to Sonisia. Mamy takie huśtawki. Nie wiem, czy tam jest radę wyjść. Chociaż to dla dzieci. Trzymaj na to, jak wejdzie dzień. Teraz wyjście na to, ale nie wiemy, czy... Znaczy ja nie wiem, czy dam radę wyjść. Chociaż to jest dla małych dzieci, ale tak dawno nie wychodziłam na nic takiego dla dzieci, że nie wiem, czy... Zobaczcie, Majka też chce wyjść.
Zaraz ją podam, bo chcę sobie po tutaj zrobić zdjęcie. Słoneczek na huśtawce, ale oczywiście tylko na chwilę do zdjęcia. Nie będzie się tutaj jakoś długo huśtała. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds. Zobaczcie, jaki mamy fajny tutaj sprzęt do ćwiczeń, ale ten plac zabaw jest daleko od nas, więc nie możemy tutaj często przychodzić, ale to jest nie tylko dla dzieci, tylko właśnie dorośli mogą też sobie poćwiczyć. Więc może zaraz poćwiczę. O, na tym bym chciała poćwiczyć. O, to jest jak rowerek. Więc może sobie tutaj wejdę. O, i poćwiczę. Zawsze chciałam mieć w domu rowerek. Bo lubię też jeździć na rowerze. Ale nie mam niestety. Tam Sonia sobie biega. Majka też. Naprawdę to jest bardzo fajny sprzęt. Bo od nas jest bliżej inne takie, gdzie są też sprzęty do ćwiczeń. Ale no tam są naprawdę beznadziejne. Jest chyba tylko 4 do wyboru, a tutaj jest naprawdę dużo. Majeczka też chcesz poćwiczyć. W ogóle nie wiem, czy mnie słychać, bo cały czas wiatr wieje. Ja sobie tutaj ćwiczę, może teraz na coś innego pójdę, chociaż rowerek najbardziej mi się podoba. O, tak on wygląda. To nie. O, jeszcze to, ta. Nie, czy to jest fajniejsze w sumie? Zaraz zobaczę. Chodź, Sonieczka. Ja muszę w ręce trzymać smycz, bo nie mam jak. No dobra. No właśnie, prawie spadłam. To przez to, że trzymam telefon i nagrywam. Jakbym nie trzymała, to chyba bym tak nie spadła, ale kto wie. W ogóle jak fajnie można się na tym pochuśtać. Chociaż to jest do ćwiczeń. Teraz to trzeba z tego zejść. Żebym znowu nie spadła. O, jeszcze jest coś takiego, ale to znam. To ćwiczenie znam. No te mi się podobają. Jeszcze coś. O, jeszcze takie jest. Pokażę. Moja biega. A tu się tak na boki ćwiczy. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they. Już niestety idziemy z placu zabaw. A szkoda, bo fajnie się ćwiczyło. Chyba nie wypróbowałam tylko jednego. A tak to na wszystkim poćwiczę. Nie, na tamtym nie lubię czegoś takiego. A tak to na dużo się wyćwiczyłam. No i idziemy jeszcze dalej na spacer, ale już w sumie później będziemy wracać, chociaż naprawdę wyszliśmy z domu na bardzo długo, bo co najmniej nie będzie nas 2 godziny do 2,5, bo jeszcze nam zajęły te ćwiczenia dużo czasu. My już wracamy ze spaceru. Ja już będę kończyć dzisiejszego vlogmasa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia do kolejnego, czyli już jutro.